No hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy, a to kolejny odcinek z Temtemów, moi drodzy. Przypominam, że ostatnio mieliśmy się znaleźć, tak jakby wiecie, kolejną podróż dalej odbyć, natomiast to jeszcze nie takie szybkie będzie, zaraz powiem o co chodzi. Ale od razu na początku chcę was przeprosić za to, jak się zrypał w ostatnim odcinku dźwięk i jeszcze w końcówce poprzedniego. Niestety była to prawdopodobnie jakiś problem z nagrywarką, nie wiem, nie miałem pojęcia, że coś takiego się dzieje, bo na odsłuchu u mnie wszystko było dobrze. Nie był to problem z mikrofonem, po prostu tak jakby gra, nie wiem, z jakimś trzaskiem wczytywała dźwięki, no ale no nic. Słuchajcie, miałem znaleźć łódź, statek, który nas zabierze do Kisiły. Natomiast okazuje się, że jeszcze tam jakby podszedłem do tego miejsca, natomiast wróciłem się, ponieważ okazuje się, że musimy spotkać się z Mankim w Kupelezie. Kupelezie, czy zwał jak zwał. Tak czy siak musimy go spotkać. I on chyba, wydaje mi się, że dobrze idę, że jestem tak jakby na dobrej drodze, musimy wyjść tak jakby z tych kopalni i spotkać się z tym naszym znajomym. Dokładnie, tutaj. A, bo tu jest jeszcze obszar nieodkryty. Dobrze, to tak też zrobimy. Może w ogóle jakaś mała zmiana, jeżeli chodzi o Temtemy. Piraniant na przykład jest już trochę wyekspiony. Może Ryzy niech tutaj znowu sobie ekspi troszeczkę jako pierwszym Temtemik u nas. O, tu jesteś. Nie robiłem tego wcześniej, czyli zaraz, czy... A, on nam teraz, zobaczcie. On nam teraz umożliwi przechodzenie przez... Tak, cudownie, jak to wygląda? Ooo, no i to mi się podoba. To mi się podoba, świetnie. Peleleza, mamy nowy obszar odkryty, no ale teraz, słuchajcie, podróżowanie stanie się znacznie przyjemniejsze, no i bardzo dobrze. I muszę tutaj się dostać, okej. Rockshop all the way to Kisiu. Aha, czyli muszę tam się tak dostać? Dobra, zaraz zobaczymy co i jak. Oho, oczywiście walki nas czekają, a jakżeby inaczej? A ten to nawet długo nie gadał, takie wiecie. On wie, że chcemy walczyć, więc tak, po prostu walcz typiem. Okej, dobrze, że wziąłem sobie ognistego na pierwsze miejsce, no bo tutaj właśnie, jak będą się trafiać te Nidrasile, to ja mogę je wtedy tak miło i przyjemnie z Embera cisnąć. No tak, a ty możesz w sumie, no tak, żeby w miarę coś tam dostał. Dobra, może na razie na Nidrasilu się skupmy. Tak, żeby on już chociaż padł, bo teraz widzicie, te poziomy są mega dziwne. Dlaczego on ma jednego na 45, drugiego na 26? Dziwne, ale prawdziwe, dobra. Toxic King, ała, coś tam bierze, no nawet nie tak mało. No, ten Embers jest dobry, no ale widać, że niestety jest ta różnica poziomów, co nie? A to boli. Dobra, Fire Flame może na niego, a ty myślę, że... dobra, że tym ciosem powinieneś Nidrasila załatwić już teraz, jak ma... Jak jest w miarę obity. Pięknie, padł. No i dobrze, ekspionką. Crystal Bite na Platoxa standardowo, próbują mi go tutaj załatwić. No, ale Empress myślę, że też będzie mocne i jest mocne. Tak jest, dobrze. Bardzo dobrze. No cóż, dobrze, że mamy to z głowy. I teraz pytanie. Tu mogę iść, ale tutaj raczej nic specjalnego nie będzie. Ogólnie muszę iść jakoś tędy. Dobra, i oczywiście walki po drodze mnie czekają. Dobra, Platox, będziesz walczył, jak to się mówi, do śmierci. Staraj się. Dobra, troszkę tutaj będzie zabawy z przechodzeniem teraz tędy. No ale jak trzeba, to trzeba. Dobra. I cóż my tu mamy? Kurde, to jest ten blues nieszczęsny. Dobra, liczę, że coś im tam zabiorę. Znowu jakieś takie dziwne podziały na te poziomy mają. Nie mam pojęcia dlaczego. Dobra, czyli trucizna nie. Jeszcze raz nie. Ej, Ryzy'ego to mi zostaw. On tutaj jedyny sobie będzie radził, coś czuję. No, sobie radzi to całkiem. I dlatego chcę go zlikwidować, cwaniaczki. No nic się na to nie poradzi. Dobra, będziesz próbować raz jeszcze. Natomiast tu może spróbujmy po prostu tsunami. Ja wiem, że to będzie pewnie średnie na nich, ale zawsze coś tam zabierze, co nie? Jakiś tam damage zada. O, no i dobrze, ten oberwał. Okej, jest dobrze, jest okej. Na to liczyliśmy. A Embers w tym przypadku, no taki sobie pośredni, powiedzmy. Może i pośredni, ale coś tam robi. Dobra, King. Tragedii nie ma. Dobrze, bardzo dobrze. I tak, dobra, to może coś słabego, żeby
Chociaż on tutaj, to już Platox to już w ogóle nie dużo zdziała. Dobra, niech po prostu walnie, nie? Niech próbuje cokolwiek zadać jakiś damage. Dobra, damage jest i to całkiem w porządku wystarczyło. No i niestety Platox nie, 1 HP, trzyma się. Aha, brawo. Dobrze, o to chodzi, macie się trzymać, trzymać się życia tak jak tylko możecie najmocniej. Dobra, zobaczmy, tu mamy jakiś przedmiot do ogarnięcia. Full Restore, o, no to wspaniały przedmiot, absolutnie. Dobra, pytanie, gdzie to mnie zabierze? Na kolejne walki standardowo. Kurczę, dużo ich tutaj jest po drodze, ale no droga nie mogła być prosta, czyż nie? Dindre. I okej, okay, i ten, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. No to ja myślę, że ty tutaj z Embera. Natomiast ty możesz w sumie walnąć go. Oj, zdążę, nie zdążę. Dobra, mam nadzieję, że zdążę uderzyć. Ładnie, całkiem, całkiem. Embers też pyknie. Ale to był jego Embers. Jezu, po i 2 HP, 1 HP. Co tu się dzieje? Żyje ledwie, ledwie, jak widać, ale żyje. Dobra, fajnie byłoby, gdyby jeszcze udało się chociaż coś zrobić. Oj, no niestety, on nic nie zrobi. Jedny Platox. I czy Ryzy zdąży? Nie zdąży. Szkoda. Troszkę szkoda, no ale no nic, nic. Anahir, zapraszamy. I Nesla, zapraszamy. Come on. Wydaje mi się, że to będzie całkiem dobry pomysł. Tu tylko Fire Flame powinien wystarczyć, natomiast myślę, że Water Blade powinien być dość mocny. Kurczę, brakło. Byłem przekonany, że to wystarczy, no ale no nic. Dobrze, że ten chociaż. Tutaj nie wiem, czy będzie możliwość leczenia, raczej nie za bardzo wcześniej, więc póki co wiecie, będziemy oszczędzać przedmiot leczący tak długo jak można. Dobra, przynajmniej on też padł, więc tyle dobrego nam się wydarzyło. I Vulcrane już ma 47 level, pięknie, dobrze, niech expi. Niech expi, niech expi, niczym Anahir, on też musi expić. Dobra, tu jest jakieś chyba szybsze zejście, tak jakby, możemy skorzystać tak jakby na tej drodze na północ, ale no nie będziemy chyba kombinować, póki co. Okej. No i znowu taki dobre połączenie, jak widać, mieć jednego ognistego, a drugiego wodnego, to nie głupi pomysł. Tu ognisty atak, a tu oczywiście wodny. Myślę, że będzie całkiem mocne, pięknie. Tak, tylko żeby Anahir był mocniejszy, to może ten jego Chains Hit by załatwił go na hita, tak? To pewnie zabierze z połowę życia. No, nie ma tragedii. Ale troszkę brakuje. Troszkę brakuje, troszkę boli, ale też no, nie jakoś bardzo. O, ta ma więcej. Babała. Kurczę, ciągle zapominam, co na niego jest, co na niego jest najlepsze. Dobra, myślę, że Fire Flame, żeby już go po prostu dobić. A tu możemy, w sumie możemy z Electric Storma pyknąć. Dawaj. Babała dostaje całkiem nieźle. Nidrasil leży i jest jeszcze jeden temtem w pogotowiu u rywala. A Fire Flame, no troszkę za małem. Oho, ojojoj, no to chyba mam... A nie, w Nesle skierowane. Wystarczyło, kurczę, trucizna mnie dobiła chyba. Najgorzej, najgorzej. Dobra, Vulcrane, musisz wejść i się odwdzięczyć za to, że dali ci możliwość ekspienia. Piraniant, okej, okay, no i szkoda, że nie mam Nesli, żeby mi się przydał. Dobra, Fire Flame, a ty może po prostu, no... No nie, no to są słabe ciosy niestety. Z Piraniantem może być mały problem. Nawet jak będziemy walczyć dwóch na jednego. Waterblade, ała, razy 4, no to robi różnicę. To całkiem sporą. Dobra, Crystal Bites, no to coś tam zabierze. No i bijmy z tego, bo to jest jedyny cios, który nie jest not very effective. No całkiem, dobra. No i Waterblade, więc niestety Vulcrane w tej walce za dużo nie zrobił. Szkoda. No ale teraz wchodzi nasz Piranian, więc chyba mamy porobione, że tak powiem. Dobra, ty musisz odpocząć niestety. No tu mamy cios super efektywny, więc tego to się nawet nie martwimy. Dokładnie. Piraniant z głowy. Tak jest. Dobra. Tylko, że to jest ten moment, w którym wiem, że trzeba leczyć, bo jest źle. Dobra. Czyli. No, zastosuj. Pięknie. O to chodziło.
Zaraz, a ty coś powiesz? Aha, ta szuka kogoś mam. Dobra. Okej, okay, będę szukał, może znajdę, nie obiecuję. Tu jakieś cwane przejścia. Tylko czy ja idę w dobrym kierunku? To jest najważniejsze pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Tak. Wydaje mi się, że tak, że teraz stąd powinienem iść. A nie, dobra, stąd nie ma przejścia, kurczę. Power Revive. Okej. Okay. Całkiem spoko wydaje się być to przedmiot. Tonik plus to już znamy oczywiście. I tu mamy revive zwykły. Nie no, czyli muszę dostać się z powrotem. A, to tam gdzie byłem muszę się dostać. Na to wychodzi. I stamtąd będzie przejście, którego poszukuję. Dobrze, dobrze. Aho, no ale przynajmniej zobaczymy co tu występują za tym temem. A mamy Zephyrufa. Okej. W sumie może... Ja go miałem? A ja go mam, kurde, coś mi się pomyliło, że ja go nie mam. Dobra, nieważne. Dobra, Zephyrów to nie, dziękuję jednak. mam ważniejsze sprawy do zrobienia, czyli tak, stąd idziemy w to miejsce i tutaj powinna być już... Max? Oczywiście, że się nie poddaję. Powinniśmy porozmawiać. Tak, uważasz? Tak, czy mogę pomóc ci opuścić klan Belsoton? Tak, dlaczego miałbyś to zrobić? Powiem, że są niebezpieczni, może tego przekonam. Czy ja jestem smutny? No chyba nie. No cóż. Dobra. Jak widać, z nim się ciężko rozmawiam. O kurcze, i tu mamy strażników. Teoretycznie mógłbym ich ominąć. Azurok damaged, okej. Nie, tutaj... A nie, nie, nie mogę ich ominąć, to są tak... Czasami mi się wydaje, że coś jest połączone, ale to nie do końca. Dobra, zapewne czekają nas walki. Oczywiście, że tak, o, jeszcze w dwójkę. Dobra, ja jestem... Najważniejsze, że jestem już, wiecie... Bliski, bliski dojścia do tego miejsca, gdzie prawdopodobnie będę mógł się leczyć. Oho, ho, okej. Okej, okej. Tak, trochę niebezpiecznie. Ale co się zrobi? Nie no, na razie jest Grand Panie. Spróbujemy jego załatwić. To może nie być taka łatwa walka. Ale zobaczymy, zobaczymy. Ała, tak czułem, że to zaboli. Oj, Aquabullet też będzie bolesny. Oczywiście, że jest bolesny. No, fajnie, że poparzenie, ale to wciąż troszeczkę za małą. Niestety, niestety. No dobra, no nie, no musimy spróbować. No mogę walnąć z tsunami, chociaż wiadomo, że Platinus to raczej nie dostanie za mocno. A szkoda. No, dostał tyle co nic, 1/4. No, to jakby wiecie, robi różnicę. On też nawala z tsunami, lol. Myślę, że wpadł na ten sam genialny pomysł. No i na szczęście Platox widać, jak to jest słaby atak na niego. Mało co dostał. No dobra. Nie zmienia to faktu, że Nesla wchodzisz. A zobaczymy, kogo strażnicy wystawią na mnie. Muszuk. Okej, okay, dobra. Z nim mogą być małe, małe problemiki. No właśnie, ile ty masz? Ty i tak staminy nie masz. Dobra. Ile zdążysz zrobić, to zrobisz. Chociaż ja liczę, że Tesla Frizon będzie mocnym ciosem. I jest mocnym ciosem. Dobra, wystarczyło. Dziękuję. Dzięki, Nesla. O, dobrze. Boosty się przydają, nawet jak nie mam życia. No i pytanie, ile teraz zabierzemy? No mało, mało. No dobra, 1 HP. No jak na złość, zamiast na Platoxie się skupić, to nawalają w Nesla. Szkoda. Chociaż jak widać, niezbyt skutecznie. Brawo, Platox, level up. Barnshee, idealny Pokémon. Zawsze jak widzę go Pokémon, może Temtem, a nie Pokémon. Dlaczego ciągle myślę, no, to jednak jest, słuchajcie, siła przyzwyczajenia, co nie? No i to sporo. Ale ten Temtem nie ma najmniejszych szans z nami, nie oszukujmy się. Dostanie razy 4, Platox zrobiłeś swoje, nie przejmuj się kompletnie. Electric Storm, pełna moc, pełne naładowanie i... Obalerzę, świetnie. O to chodziło, świetnie, świetnie. Nesla to jednak jest Nesla. Duża moc i siła. Okej, okay, kolejny. I się uczy ninja jutsu.
O kurde, ale to ma priority. Ej, ciekawe, to może zamiast tego Headrama. Ale to za, ale to bije w trzeciej turze. Kurczę, no to niby fajne. No ale dobra, zmienimy, czuję, że to może być dobre na dłuższą metę. Dobrze, dobrze, że pokonali nim. Strażnicy, ale, oho, to nie będzie jeszcze chyba koniec. Tu możemy się dostać w to miejsce i mam nadzieję, że... Chciałem powiedzieć, że jakiś przedmiot będzie fajny, ale tutaj nic nie ma kompletnie. Oj nie, tak być nie powinno. No a ten oczywiście nas zobaczył, to byłoby zbyt piękne. Kurczę, nie mam możliwości, wiecie, leczenia. Tak jakby, no mogę oczywiście revive wymarnować. Chociaż wolałbym tego uniknąć. O Jezu, jeden Loali, to pewnie będzie miał 60 poziom, znając moje szczęście. Zresztą zaraz się przekonamy. Nie no dobra, może nie aż taki, ale też całkiem, całkiem sporo. No na niego moje, no Tesla Prison powinno być lepsze mimo wszystko, troszeczkę, ale jednak. No. No dużo nie robi, ale zmniejsza speeda. Dobra, fotosyntezis, aha. Dobra, oczywiście, że wasn't affected. A na Anahir bierze ciebie, przywal mocno. Ach, prawie. Prawie. No ale dobra, kolejny, nie zmienia faktu, że kolejny Tesla Prison kończy robotem. Świetnie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I tyle. Spoko. Takie walki szybkie to ja lubię. Ale oczywiście, że to nie koniec walk. Captain Qualzin. To jest prawdopodobnie ostatnia walka. O, tam też coś jeszcze jest. Kurczę, trzeba będzie się przejść i rozejrzeć. Tamto nie chciała walczyć, chyba nie. Dobra, co tu mamy? Interobusz, okej. Okay. Wchodzimy, zobaczymy, co tu takiego ciekawego jest. Okej. Okay. Nie ma informacji oficjalnych, co tam się dzieje. Tak. Dobra, tutaj raczej nic ciekawego od niej się nie dowiem. Pytanie... Okej, okay, dobra. Chodźmy najpierw, tam możemy podejść, porozmawiać pewnie gdzieś tam na południe. Natomiast zanim to, to najpierw jakieś porządne leczonko przyda się. Oj, przyda. Dobra. Odchodź już od tego pulpitu i tym. Tak, kim ty jesteś? Akihiro. Okej. Okay. Dobra, czy mogę kupić? Jak to nie mogę kupić jednego? Może jakoś mogę pomóc? Dobra. Dobra, on nam zleca kolejne zdanie. Mam zlokalizować Zamzadite gdzieś w Kisimie. Okej. Dobra, będę się rozglądał. Natomiast na razie zobaczmy, co my tu mamy. Okej. Nie jest tam bezpiecznie ponoć. Razem ewakuować się. Sprawa życia i śmierci, dokładnie. Belsoto, no to już wiemy, że będzie niebezpiecznie. Dobrze, mamy to, słuchajcie. Tak, muszę dowiedzieć się, o co chodzi. No to zobaczmy, o co chodzi. Gdzie się dostaniemy teraz tak naprawdę stąd? Ważne pytanko. Gdzie? No, come on. O, mamy nowy obszar, Mawingu Islet. Okej, teraz mam możliwość, wiecie, takiego podróżowania nowego. Na tych linkach to, no, dlatego mogę sobie radzić. Ej, no jest jakiś dziwny dźwięk, rzeczywiście. O. Tak, kolejna ślepa uliczka. Okej. Dobrze, że są ślepi i nie widzą mnie, to najważniejsze. Peak Warrior. Tak, oczywiście, że Kelan Belsoto musiał być w to wszystko zaangażowanym. Ale kto jest tym generałem? Dobre pytanie. Dobra, co my tu mamy? O, Ryzy. I to taki ładny sticker, nierozwalony. Dobrze, ja, dla mnie to na szczęście nie jest ślepa uliczka i to najważniejsze. Mamy... What? Ale wielki obszar, dobra. A ja, zobaczcie, na razie jestem na początku tego obszaru. Spoko. Zobaczymy. Czeka nas w każdym razie długa droga. Oj, długa.
Ale co się nie robi, co się nie robi. Jak trzeba, to trzeba. O, już mamy nowości. Słuchajcie, kto to jest? Ten po prawej, Osukan. Nie wiem kompletnie, czego się po nim spodziewać, szczerze mówiąc. Kompletnie. Dobra, spróbujcie w ten sposób. Na razie załatwmy tego, którego znamy, czyli oczywiście Tateru. Niech coś tam dostanie. Ej, 47? 47 poziom, ten 48. Wow. Czemu ja im prawie nic nie robię? Stąbul, ała, to zaboli. To boli. I to zdecydowanie. Dobra, już widzę, że to będzie dobre miejsce. Znaczy dobre miejsce, na pewno będę musiał trenować i przy okazji coś połapać. Dobra, wydaje mi się, że wodne ciosy na tego Osukana mogą być dobre, patrząc po jego wyglądzie. Przekonajmy się i są dobre, okej, brawo Plato. Oj, Raizi zaraz nam padnie. Myślę, że Tateru może go dobić niestety. Ale zaraz się przekonamy. Stone Ball i tak, Raizi. Dopiero co dostałem jego stickera, on tutaj już musi oberwać mocno. No niedobrze, niedobrze. Tak czy siak, nie przejmujmy się, wyślijmy Nestle, myślę, że jakoś to pójdzie. Ona będzie prawdopodobnie najszybsza, więc tutaj to w sumie dobra Tesla Prism, bo kosztuje mniej staminy. Natomiast tutaj wykończ go w ten sposób. I jakoś to chyba będzie. Jakoś to być powinno. Dobra, jeden z głowy i drugi chyba też z głowy, dokładnie, razem dwa. Tak, jest raz dwa, to jednak od razu różnica. Latox, trzymaj się, każdy z was jest mi potrzebny tutaj w tych obszarach, naprawdę. Naprawdę. Ale ja nie jestem z Belsoto, nie jesteś? Oczywiście, że nie. Masakra, oni myśleli, że jestem z tamtego teamu. O co chodzi? Tak, oni zajmują tutaj te tereny, ci wiecie, z klanu Belsoto. I trzeba ich powstrzymać. Absolutnie. Dobra, jestem tutaj. Muszę szybko się przemieścić gdzieś tam dalej, bowiem bez tego nie będzie, słuchajcie, możliwości podleczenia nigdzie tutaj naszych temtemów. Uuu, i jest coś nowego, słuchajcie, kto to jest? Łapiemy, żeby poznawać, trochę Goti się nazywa. Dobra, walnij z tego, natomiast ty będziesz tutaj, zamiast nim atakować, będę po prostu rzucać tem kart plusy, licząc, że jakoś się udam. A już bez obijania nawet. No nie powiem, nie pogniewałbym się, ale no nie mogłoby zbyt pięknie. Dobra, ile zabierzemy? Całkiem sporą, dobra, double kick. Okej, okay. Trauma, ach, ta nasza ukochana trauma. Dobra, dawaj tem kardy. A jak żeby inaczej, niech się złapię. Bez wiedzy niestety będzie nam strasznie ciężko wygrywać, co nie? Trzeba coś wiedzieć na ten temat. Dobra, Goti jest nasz. O, tak szybko kliknąłem, że nie zauważyłem typu. Ale chyba erf, nie wiem, albo mi się wydawało. Dobra, kolejna szansa. Tym razem trafiamy dwa razy Goti. Dobra, tym razem odpuśćmy sobie walkę. A, tylko mogę w sumie sprawdzić. A nie, to nie jest mocne. Jak fail. No jak fail, co wy gadacie? Jakie fail. One nie mają prawa być szybkie, no gdzie? W porównaniu do moich. Tak by się powinno, absolutnie nie. No dawaj, nie mam czasu z wami wszystkimi walczyć po kolei, no niestety. Niestety, co tutaj? No widzę, że Team Belsoto chyba tutaj się już pojawiam. Dokładnie. W twoich snach. Oh, in your nightmares. Można też tak powiedzieć. Dobra, no i właśnie. Jak nie będzie leczenia, to będę musiał niestety się cofać tam, wiecie, całkiem spory obszar, no ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Dobra, na razie może zwalniemy tego mocniejszego. Byłoby świetnie, gdyby się udało. Ale naprawdę, nie rozumiem tej rozbieżności poziomów, jak tutaj czasami są olbrzymie. No i Platox niestety leży. Chciałem tego uniknąć, ale no się nie udało. Przynajmniej tutaj w miarę. Martial Strike. Raz, dwa. Jeszcze boostuje się. Auć. A ja słabny. No nic, Nesla, dawaj. No to co, Tesla Prison na niego, no to natomiast możesz w tego skłuncza dalej bić, no. Czemu by nie?
świetnie, raz, dwa. Mam nadzieję, że mają jeszcze jakiegoś tutaj o typie, wiecie, wiecznym. Tak, żeby akurat Nesta rzeczywiście mogła się trochę wykazać. Piękny cios, ładnie poszło. A i tu... Okej, no to już Anahid więcej niestety w tej walce nie zrobi. No bywam. Dobra, Vulcraine, dawaj. Zobaczymy, mam nadzieję, że w końcu będziesz pokazywać swój pełny potencjał. A tu się trafia, zobaczcie, to jest pewnie ewolucja tamtego dobiego. Muflang. Z pewnością. Dobra, dawaj Electric Storma w takim razie. A jakbym spróbował... Ile to ma? To ma 120 mocy. No to jest potężna moc, słuchajcie, ale... Też ile staminy zżera, to głowa mała. Dobra, zobaczymy, ile zabierzemy. Dużo zabraliśmy, bardzo dużo. Świetnie. No a teraz to już niestety za mało. Też cios obszarowy, Rampage wchodzi. Coś co zabierze jak najmniej, dobra. To dawaj z tego, a ty to w sumie obojętnie już z czego uderzysz, raczej się nie nadasz. Czyli okej, czy tutaj priority robiło trochę robotę. Absolutnie z tych ciosów. Bo jest szybki. Ale dobrze, Muflang załatwiony. I o to chodziło. No i przy okazji XP niepełna klasa. No dobra, dobra. Ale teraz tak, tu mogę się przedostać. Dobra, mam dziwne wrażenie, że lepiej jednak się uleczyć, wiecie? Tutaj nie wiadomo ile oni będą mieć tych temtemików. A tak, to jestem naprawdę na dobrej drodze. Dobra, Ginap Gap. Nie wiem o co chodzi. Mogliby mnie odpuścić, tylko tak wiecie, pogadać sobie. A może tak będzie? Okej. Nieprzerwane rozmowy. Prawie że. Barnshi, cholera. Dlaczego jak jest Barnshi, to ja nie mam Nestli na pierwszym miejscu? Czemu? On jest groźny, jak się nie ma elektrycznych ciosów. Niestety. Dobra, wiecie co? Zmienimy sobie może. Tutaj wprowadzimy... Rzeczywiście tą Nestlę, a ty przywal z Wrajkanem. Oby się udało, tak w miarę mocno uderzyć. I ty Nestla również. So close, no i to zaboli. No tego się bałem, Embers tutaj na Nestle to średni pomysł. No poparzenie, ale dobra, to nieważne. Już nieważne. Dobra, Electric Storm, to będzie świetne. To powinno załatwić jednego i drugiego, dlatego... Ty możesz w sumie poczekać, mam wrażenie. Tak jakby wiecie, jak nie ma sensu marnować ruchu, to w sumie po co? Dobra decyzja, bardzo dobra decyzja. Myślę, że za takie temtem dostaniemy mega dużo doświadczenia. No, jak nie tyle rozrzut, to jest nieźle. Walasz i Saku, okej. Okej. Dobra, myślę, że na Walaszu może najpierw. Ty dawaj w sumie tsunami. Why not? No i Krystal Dust wchodzi. Ale to jakby może być mocne, ale no nie przy takiej różnicy poziomów. Ładnie. Najważniejsze, że Saku chociaż minimalnie, ale jednak obitym. No i teraz będzie wracał jak bumerang. Latok, trzymaj się. Dobra. Teraz co może być najlepsze? Dobra, no będę bił z tego i niech się dzieje. Mam nadzieję, że trochę to zaboli tego Saku. Dobra, to jest średnie, ale no... Co zrobimy? O, ale to jest już bardzo dobre. Świetnie. Mamy po walce. Co? Tacy rozczarowani. Teraz tak, tu nie przedostanę się, no nie, stąd muszę lecieć ewidentnie tutaj. Dobra, teraz jak? A nie tędy, tylko tędy, ale tędy to ja się dostanę, a tutaj. Bo jakbym chciał nad jezioro, to musiałbym z innej strony, no ale dobra, to mnie na razie, to jeziorko małe nas nie interesuje tak typowo. Tak, uważaj gdzie wchodzisz, a kim ty jesteś? A, nosi uniform Belsota. A, że o mnie mowa tutaj, no tak.
No co ja zrobię, co ja zrobię? Dobra, tutaj poprzypominajmy, słuchajcie, stare znajomości. Być może to zadziała, żeby wejść do miasta. O, tu jest miasto, prawda? Wumbi, the old timer's town. Dokładnie. Nie zastanawiajmy się dwa razy, to jest miasto. Dobra, tu mamy możliwość leczenia, ale ogólnie też muszę tutaj tak czy siak wejść. Zaraz zobaczymy. Któż chce... Oho. Musa. Dają z siebie wszystko. O, dobra, tutaj jestem. Nie jest od razu, wiecie, że wszyscy są na mnie wkurzeni. Witaj na naszej wyspie, Judy. Spoko. Tak, szukam Carlosa. Oni chyba nawet nie wiedzieli, że zaginął. No dobra, fajnie, fajnie, pogadane. Czyli muszę teraz, słuchajcie, chronić tutaj. O kurczę, zobaczymy, co z tej mojej ochrony wyjdzie. Nie mam pojęcia, a ty? Get more temtek slots. No, będę się starał. Zdecydowanie, dobra, jest nowy obszar. I ten nowy obszar na razie jest dość mało odkryty. Chociaż tam już coś się dzieje. Są podziemia, okej. Spoko. Co jest grane? A, czyli tu nie mogę wejść na razie. Czyli być może ja muszę rzeczywiście zejść z tymi schodkami. A nie, ominąłem przejście. A, tutaj jest. Okej. Kurczę, Belsoto nadchodzą. Zamknijcie się i do tunelu. Niedobrze, niedobrze. Jeszcze nie pogadasz ze mną? Chyba nie. Ale przejście jest otwarte, dobra. Myślałem, że może zamknięte. No skoro otwarte, no to idziemy. Ju Tunnel. To jest najszybsza droga z Uruhuru do Wumbi. Oho. Tak, czułem, że to byłoby zbyt piękne, gdyby tutaj okazało się, że nikogo nie mam. Zbyt pięknie, nigdy być nie możemy. Co wy tam macie? Ciekawie, ciekawie. Nie przeczę, no i ten nieszczęsny Platimus. To będzie średnie, ale liczę, że wodna tak będzie ciekawszy. Crystal Spikes. 54 poziom, co to za levele w ogóle tutaj? To chyba, słuchajcie, oznacza, że ja muszę trenować. To tak naprawdę całkiem sporo. Ryzy jest, utrzyma się, dziękuję. Raz, dwa, bardzo dobry atak. Raz, dwa. Dobra, zdążyłem zadać jeszcze jeden cios. Ale no, on jest mega średni. A to niestety Ryzy'ego już wykańczę. Trening, trening, trening i jeszcze raz trening. Crystal Bite, to chyba leżę. Oczywiście, że tak. Inaczej być nie mogło. No dobra. Na pewno Nesla. Oprócz tego dajmy na Hira. Myślę, że może się przydać. Zobaczymy za chwilę zresztą. Tesla Prison na Platimusa. A ty po prostu musisz dobić Zenereta. Będzie GG. Okej. Nie było to tak mocne, jak chciałem. Niestety, ale... A, jeszcze jak na złość. Dobra, Zenoret to już w ogóle ma... Chciałem powiedzieć, że ostatnie uderzenie, ale nie, nie ma ostatniego uderzenia. Ja chcę tylko powiedzieć, że tu są jeszcze... Dwa temtemy? Dwa? O, jeszcze inne? Chyba tak. Dobra, Sherald. Kto to jest Sherald? A zawsze zapominam... Nie wiem dlaczego zawsze zapominam, kto to jest Sherald. Nie wiem dlaczego, nie pytajcie się. Dobra. Dawaj chain hit na niego. Oby to dobrze zadziałało. Dobra, oberwał pięknie, przynajmniej jeden. To jest coś, z czego potrzebowałem. Kolejny Crystal Spike. Nesla, dziękuję. Dała radę przetrwać, o to chodzi. Mocny cios, brawo. Dobra, kto teraz? Saku. Saku, 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 Saku. Dobra, to może robimy tak, słuchajcie. No, użyjmy ciosu, który nas najmniej będzie tutaj kosztował. Załatwmy Sheralda, natomiast Chains Heal na Saku i... Oby to było mocne. Oby to było takie w miarę mocne. Dobra, ten już leży. Nesla tam na skraju wytrzymałości, ale też jeszcze żyje. Dobra, i ile zrobią Chains Heal? Troszkę za mało. To uniemożliwienie ucieczki to mi akurat niewiele daje. No i niestety Nesla pokonana. Niedobrze.
Niedobrze, niedobrze. Ha. Dobra, tutaj wystarczy... w sumie nie wiem, czy wystarczy, czy nie. Tak czy siak można, można tutaj nawalać z ognia i robi swoje, pięknie. No dobra, słuchajcie, dobra, nie wiem ilu tutaj jeszcze tak naprawdę rywali na nas czeka. Możliwe, że bardzo dużo. Dobra, oni uciekają, co mnie mega cieszy. Tutaj mamy jakiś taki długi korytarz. Dobrze. No i słuchajcie, tym długim korytarzem to z pewnością się udamy. A, dobra, bo ja pomogłem tutaj temu, że się ich pozbyłem. Musa też chyba zadowolona. A, to jest Dojo Master. Ważne pytanie, słuchajcie, ważne pytanie. Misje dla mnie mają, okej. Dobra, tylko najpierw muszę być przedstawionym. Radzi nie czekać, no zobaczymy, ja trochę będę musiał poczekać z pewnością. Chociaż dobra, biorąc pod uwagę, że to jest w miejscu, gdzie i tak będziemy się leczyć, to jeszcze chodźmy tam dzisiaj. Nawet jakbym chciał trenować, to lepiej to miejsce po prostu odwiedzić, co nie? Takie mam... A nie, bo to jest... O cholera, ja myślałem, że tutaj... Dobra, źle poszedłem. Źle poszedłem, oczywiście, że źle, to jest dojo, a nie miejsce leczenia, okej, nieważne. Ej, masakra, mamy, słuchajcie, kolejne dojo odblokowane, ale ja się absolutnie nie czuję na siłach, biorąc pod uwagę, że na ostatnim wcale nie było łatwo. To ja się wcale nie czuję na siłach, że dam radę. Nie wiem, jakie typy przygotować tak naprawdę temtemów. Nie wiem, czego w ogóle się spodziewać. No ale zobaczymy. Trzymajcie za mnie mocno kciuki, mam nadzieję, że będzie dobrze. Natomiast my widzimy się już wkrótce w kolejnym materiale. Jeżeli ten się podobał, strzelajcie lajka, subskrybujcie i widzimy się wkrótce. Do zobaczenia, do kolejnego. Cześć i czołem i na razie. Hej!